nagram dla Was dzisiaj filmik o mojej pielęgnacji. W sumie nie nagrywałam nigdy jeszcze takiego filmiku. Może jesteście ciekawe, czego używam. Jest trochę tych kosmetyków, naprawdę, także mam nadzieję, że ten filmik nie wyjdzie za długi. Ale są to głównie kosmetyki do twarzy. No, nawet zaczynajmy. Także po pierwsze, jeśli chodzi o pielęgnację ciała, czym się myję? Najczęściej myję się już od dłuższego czasu piankami firmy Nivea. One jakiś czas temu weszły m.in. do Rossmanów. Także właśnie jest to taka pachnąca pianka. Ta akurat pachnie pięknie klasycznym kremem Nivea, dobrze mi się kojarzy. To już w ogóle jest jakaś doskonałość roku, widzę, 2016, ale one weszły teraz chyba do Rossmanów z jakimiś różnymi innymi zapachami. Nie wiem, jeszcze nie wąchałam innych. Miałam jeszcze taką jasno-niebieską. Także bardzo ją lubię, w ogóle ostatnio lubię takie piankowe konsystencje. Natomiast jeśli skończy mi się pianka, bo swojego czasu mi się skończyła i w ogóle o niej zapomniałam, to używam zwykle tego, co używają moje dzieci. Czyli jest to po prostu z Baby Dream taki żel pod prysznic, delikatny, z dobrym składem, bardzo delikatnym. No taki, słuchajcie, żel jak żel po prostu, bez żadnych fajerwerków. Jeśli chodzi o smarowanie ciała, to z tym jestem troszeczkę na bakier, muszę Wam się przyznać. No bardziej przykładałam się zimą. No teraz się zrobiło ciepło, to mi się tak teraz nie bardzo chce. Ale generalnie używam tego kremu z ziai. To jest kuracja ultra nawilżająca, mocznik 5% na dysfunkcję skóry suchej. Słuchajcie, on dobrze nawilża, przynajmniej jak dla mnie, jest to dobre nawilżenie. A nie jest też taki tłusty, jakiś nieprzyjemny, nie lepi się. Taka konsystencja jest ok, nie wiem, jak na upały. Na upały to może być trochę za dużo, każdy krem na upały to już jest dla mnie za dużo. Ale no ja jestem zadowolona z tego kremu. I z pielęgnacji ciała to właściwie wszystko. Przejdźmy teraz do pielęgnacji włosów. Tutaj też raczej nie mam nic nadzwyczajnego. Jeśli chodzi o szampony, to nie przykładam szczególnej uwagi, bo ja mam szczerze do szamponów, bo na chwilę są na głowie, za chwilę je spłukujemy. Jedyne co, to chciałabym sobie znowu powrócić do używania raz na jakiś czas szamponów oczyszczających, które doczyszczają jakby włosów, włosy z kosmetyków, które na nie nakładamy. No, żeby nie były obciążone. Ja w tej chwili używam szamponu o Herbal. To szampon wzmacniający, po prostu z tatarakiem. Jeśli chodzi o odżywki, zawsze staram się nakładać jakieś odżywki na włosy. Jeśli się średnio śpieszę, nakładam to, chociaż to też się, słuchajcie, zmienia. Jak mi się skończy odżywka, znudzi mi się, to nakładam, to sobie kupuję następną. Ja długo nie trwam zwykle przy jednym produkcie, bo po prostu, nie wiem, nudzę się, muszę mieć jakąś zmianę. No, no, ale ta odżywka jest bardzo dobra. Jest to Garnier Ultra Du z olejkiem z awokado i z masłem karité. Jest to odżywka skierowana do włosów suchych i zniszczonych, czyli sam raz na końcówki długich włosów, które najczęściej są troszkę przesuszone. No i tak, powiem Wam szczerze, że właśnie jak nie mam za bardzo czasu, to trzymam ją króciutko, z minutkę, dwie. Natomiast jeszcze lepszy efekt widzę, kiedy trochę ją sobie pod czepkiem i pod ręcznikiem trzymam. Tak dłużej są bardziej takie jakby wygładzone te włosy i świecące po prostu. Kiedy już totalnie nie mam czasu, a chciałabym coś nałożyć na te włosy, żeby potem się nie szarpać z nim przy rozczesywaniu, to nakładam sobie po myciu odżywkę bez spłukiwania. Już na takie osuszone włosy ręcznikiem nakładam sobie troszkę, o połowę włosów mniej więcej w dół. Jest to L'Oreal Elsev Magiczna Moc Olejków, olejek w kremie. Niby nie tłusta konsystencja, jest to odżywczy krem bez spłukiwania. On tak trochę wygładza włosy, nie obciąża ich raczej, no chyba, że może używała, nie wiadomo ile i może gdybym często używała, nie wiem, po prostu używam jej w takich awaryjnych sytuacjach. Natomiast, kiedy mam czas, troszkę więcej czasu, używam sobie na zmianę tych dwóch masek, już od dłuższego czasu, szczególnie tej, już Wam kiedyś pokazywałam w jakimś haulu kosmetycznym. Są to maseczki z Biowax, jest to intensywnie regenerująca maseczka pogrubiająca i zagęszczająca włosy z bambusem i z olejem awokado. I słuchajcie, ta maseczka ma ładny jak dla mnie zapach, nawet ładniejszy niż ta, chociaż ta pachnie tak ładnie owocami i wszystkim, co, jak słyszę, to się podoba. Natomiast to jest taki jakiś bliżej niezidentyfikowany zapach, ale jakoś mi bardziej odpowiada. Lubię tą maseczkę za to, że włosy po niej są takie mięsiste, takie
świecące, jakoś inaczej zupełnie się zachowują. Dlatego ją właśnie bardzo cenię. Tą też bardzo lubię, ale mam wrażenie, że gdy ją częściej stosuję, to ona troszeczkę jednak obciąża włosy. Ta maska jest z olejkiem z opuncji i z mango. Ona jest intensywnie regenerująca do włosów zniszczonych. Nakładam sobie je zwykle na co najmniej 15 minut pod czepek, który jest dołączony do tych maseczek i na to nakładam ręcznik i tak sobie chodzę zwykle jeszcze z jakąś maseczką na twarzy. No a później wiadomo, zmywam. One mają miarę fajne składy, nie ma tutaj znowu parabenów, SLS-ów i takich złych rzeczy dla naszych włosów. Słuchajcie, ja zwykle kładę się z mokrymi włosami spać. Już wieczorem nigdy nie mam siły, żeby po prostu je wysuszyć, chociaż dużo lepiej wyglądają, kiedy są wysuszone i wyprostowane. Natomiast rano je prostuję prostownicą, a później troszeczkę sobie wygładzam olejkiem z L'Oreal. Jest to znowu magiczna moc olejków, eliksir odżywczy, który ma dawać wygładzenie i blask. Nakładam go sobie na końcówki, żeby nie wyglądało to takie postrzępione. Słuchajcie, i to jest moja cała pielęgnacja włosów na tą chwilę. Tak jak mówię, to się tak naprawdę co chwilę zmienia, w zależności od mojego nastroju. Przejdźmy teraz do pielęgnacji twarzy. Tutaj już będę miała troszeczkę więcej kosmetyków. Zrobimy to tak, że najpierw powiem Wam, co ja używam rano. Rano oczywiście myję twarz. Myję twarz taką pianką firmy Nivea. Jest to łagodząca pianka oczyszczająca do cery suchej i wrażliwej. Ja nie mam suchej cery, ale taki kosmetyk myślę dobrze robi każdej cerze. Ta pianka, słuchajcie, łagodnie myje naszą twarz, nie ma tutaj jakichś agresywnych składników. No po pierwsze, co lubię? Lubię tutaj formułę pianki, bardzo przyjemnie mi się ją rozprowadza na twarzy, ładnie mi domywa twarz. Takie mam wrażenie przynajmniej, jakby z tych kremów, które nakładam na noc i tak dalej, i tak dalej. Po umyciu twarzy obowiązkowo tonik. Wiadomo, tonik ma, jak sama nazwa wskazuje, ma za zadanie tonizować naszą skórę, przywracać jej prawidłowe pH, w którym ona funkcjonuje najlepiej. Ja tutaj używam dwóch toników na zmianę. Pierwszy jest to tonik z Evre. Jest to chamamelisowy tonik do twarzy, który jest skierowany do skóry z niedoskonałościami. On ma zmniejszać widoczność porów, redukować niedoskonałości, przywracać równowagę. Nie zauważyłam, żeby on jakoś wpływał na moje pory, natomiast no, przywraca równowagę, tak? Bo przywraca jakby to pH skóry, które zostało naruszone podczas mycia. No i zależało mi tutaj głównie na redukowaniu niedoskonałości. Ja, słuchajcie, tego no, może za bardzo nie zauważyłam, ale ja też nie mam jakichś tam wielkich niedoskonałości. Tylko te krostki, o których Wam mówię, po prostu co filmik, takie drobne podskórne, które mam albo właśnie od nadwrażliwości na jakieś składniki kosmetyków, albo po prostu od nie wiem, zapchania skóry, nie wiem. W każdym razie używam sobie tego toniku na zmianę z tonikiem firmy Wianek. Jest to nawilżający tonik mgiełka do twarzy z ekstraktem z ziela owsa. Bardzo lubię ten tonik, on się znalazł w moich majowych ulubieńcach. Fajnie nawilża tą skórę, jakby mogę sobie przedłużyć czas między od jakby umycia twarzy i wysuszenia do nałożenia kremu. Co prawda niedługo, bo ja już muszę dosyć szybko nakładać, bo mi ściąga tą skórę, ale po nim jednak nie ściąga mi skóry aż tak szybko. Zresztą słuchajcie, muszę przyznać, że ten też nie czuję, żeby mi wysuszał twarz. Także tak, to tego używam rano. Następnie używam lekkiego takiego żelu, mocno nawilżającego. Jest to Novoist Clinic z leciusienki, pięknie nawilża twarz, super nadaje się pod makijaż. Bardzo lubię i polecam. Pod oczy na dzień używam lekkiego kremu, który zamienia się w taki delikatny żel z firmy Orientana. Jest to naturalny krem pod oczy ze śluzem ślimaka. I on ma za zadanie nawilżać nasze okolice pod oczami. On wspomaga jakby redukcję worków po prostu pod oczami. Ten krem ma super leciutką konsystencję, naprawdę jest bardzo wydajny, nakłada się go bardzo niewiele, ale trzeba z nim jednak mimo to odczekać sporo, zanim nałoży się makijaż, bo czasami mam wrażenie, że on no już tak średnio tutaj z kremami współgra, mimo tej swojej lekkości. Wspomnę Wam jeszcze od razu, że przed myciem twarzy, przed nakładaniem maseczek i tak dalej,
Ja sobie często nakładam taką opaskę tutaj na włosy. No jest taka na rzep. Też ją kiedyś już pokazywałam. Kupiona w Rossmanie. Nie wiem, ile ona kosztowała, około 10 zł. No, że ona zapobiega właśnie tutaj lataniu tych wszystkich włosów, moczeniu włosów i tak dalej. Bardzo ją lubię. Słuchajcie, przejdźmy do pielęgnacji wieczornej. Numer 1. Jest to płyn micelarny, którym zmywam makijaż. Zazwyczaj używam tego, a jeszcze bardziej lubię ten z miksy. Kupuję w zależności, który jest w promocji. Miksa ma, ma chyba 3, ale ja używałam 2 płynów micelarnych. Chyba te jakieś do skóry przesuszonej, do skóry wrażliwej. Coś w tym stylu, no nie mam go obecnie, więc dokładnie nie powiem, ale uważam, że on trochę lepiej zmywa makijaż niż ten Garniera, ale jest też troszeczkę droższy. W każdym razie lubię i ten, i ten. Także tym płatki, płyn micelarny zmywam makijaż. Oczywiście później mam wrażenie, że ta twarz jest nadal niedoczyszczona, że tam między tymi komórkami na skórka siedzą jeszcze kosmetyki, które nakładałam w ciągu dnia. Więc znowu powracam tutaj do mojej pianki Niva. Tylko tym razem tą piankę zmywam sobie moją szczoteczką soniczną Foreo Luna chyba mini. Tak, i nią sobie domywam, wtedy mam pewność, że te wszystkie resztki makijażu są po prostu wybłukane ze skóry. Następnie, słuchajcie, używam toniku zamiennie, ale fakt jest taki, że rano częściej używam tego toniku z Wianka, a wieczorem najczęściej używam tego toniku, tak sobie po prostu ustaliłam. Słuchajcie, jeszcze czasami, kiedy nie mam czasu, czy nie chcę się bawić tą szczoteczką i tak dalej, a chcę się pozbyć tego makijażu tak trochę dogłębnie niż tylko płynem micelarnym i pianką, to stosuję sobie takie płatki z firmy Isana. W Rossmanie były już kiedyś te płatki, trochę inaczej wyglądały, inną miały szatę graficzną, w ogóle same płatki inaczej wyglądały. Natomiast teraz one wyglądają tak. Słuchajcie, tak, te motylki właśnie peelingują twarz. To jest taki delikatny peeling, ale powiem Wam szczerze, że całkiem fajny, całkiem fajnie się sprawdza. Trochę sobie moczę płatek, można też zmoczyć go oczywiście żelem po prostu do mycia twarzy. I sobie po prostu całą twarz tutaj domywam dogłębnie z tego makijażu. Czyli albo używam tego. I czasami jeszcze używam takiego żelu stołpy, też Wam już kiedyś pokazywałam. Jest to mikrozłuszczający żel peelingujący do mycia twarzy, który głęboko oczyszcza, delikatnie złuszcza i odblokowuje pory. Do skóry wrażliwej, mieszanej, tłustej, trądzikowej, zanieczyszczenia i doskonałości. Ja już, słuchajcie, on nie ma tutaj jakichś agresywnych składników. On ma bardzo drobniusieńkie, drobinki po prostu peelingujące bardzo. Jest ich bardzo dużo, bardzo przyjemnie się go używa. To jest właśnie moja ulubiona formuła peelingów, kiedy te drobinki są bardzo, bardzo, bardzo drobniusieńkie. Jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. No właśnie, tak, to jest właśnie. On jest napisane, że jest przyjazny dla skóry wrażliwej, hipoalergiczny, bez parabenów, mydła i SLS-u. Także on jest dosyć delikatny, ale on ma tutaj w składzie kwas salicylowy, więc całkiem dobrze działa na naszą skórę. Bardzo lubię ten żel, naprawdę. I jeśli chodzi o oczy, to słuchajcie, ja na wieczór stosuję sobie taki kremik. Trochę mi się tutaj pozierało, bo już jakiś czas go mam. To jest firma Martina Gebhardt. To jest krem z olejkiem z awokado. Jest to krem naturalny, o ile dobrze pamiętam. Tutaj widzę nietestowany na zwierzętach. Słuchajcie, dawno już nie czytałam nic o nim, po prostu używam go od jakiegoś czasu. Ma taką dosyć twardą konsystencję, ale pod wpływem ciepła zamienia się w taki bardziej olejkowy, bym powiedziała, olejkową formułę. Dla mnie jest to zamiennik tego kremu z Kielsa, tylko trochę tańszy, bo kosztuje chyba 50 zł. Ale ja widziałam tą firmę tylko w internecie, także i też w niektórych sklepach chyba tych naturalnych. Także nie jest zbyt dostępny, także nie jest zbyt łatwo dostępny.
Natomiast dla mnie on się łatwiej rozprowadza, przyjemniej się rozprowadza pod oczami niż ten krem Skillsa. Tam musiałam jednak trochę więcej pracy włożyć, żeby rozlać ten krem, żeby tutaj nie naciągać tej skóry rozsmarowując. Natomiast ten bardzo ładnie się rozsmarowuje. On tak nawilża i natłuszcza tą skórę, że jednak widać, że takie natłuszczenie jest pod oczami i rano też czuć, taka skóra jest mięciutka. Dlatego on za bardzo pod makijaż to może bym go nie polecała. Do tego zapach. Dziwny, taki sobie ten zapach jest, powiem szczerze, taki całkiem niepodobny do niczego. Wiecie co, trochę mi się tak kojarzy. Na chemii miałam jakieś tam reakcje z aldehydami i z tymi aldehydami mi się trochę kojarzy. Ale nieważne. I zamiennie go używam. Często też robię tak, że nakładam najpierw ten krem z Orientane, a później jak się wchłonię, to nakładam ten krem. Albo krem z Itapost. Jest to właściwie maść. Jest to maść do oczu z witaminą A, którą odkryłam niedawno gdzieś tam u polskich youtuberek. Ona kiedyś chyba była podobno sławna na YouTube, ale jakoś mi to ominęło. Nie wiem, nie kojarzę w ogóle tej maści. I to jest, tak jak mówię, maść do oczu, do zmęczonych oczu. Natomiast ja używam go pod oczy i oczywiście na powieki, bo ja wszystkie te kremy pod oczy zawsze stosuję na powieki też. Ona fajnie natłuszcza, nawilża skórę pod oczami. Naprawdę mam wrażenie rano, że ta skóra jest taka bardziej wypoczęta, nawilżona. On też ma taką tłustą konsystencję, no bo to jest jednak maść, więc trzeba to wziąć pod uwagę. Fajnie, naprawdę, jestem zadowolona. Słuchajcie, przejdźmy teraz do peelingów i maseczek. Może zaczniemy od peelingów. Ja różnych peelingów używam. W domu mam więcej tych peelingów, ale podam Wam te, których obecnie używam i które lubię. Pierwsze będzie to maska z firmy Ava. Jest to peeling enzymatyczny, właściwie maska enzymatyczna, tutaj jest napisane. Tłuszcza na skórę, regeneruje i wygładza. Ona ma przeciwdziałać zmarszczkom. Nie bardzo co prawda przepadam za jej formułą. Ona jest taka gęsta, to jest tak jak maska glinkowa. Ona ma zresztą sobie glinkę białą. Jest bardzo gęsta. Należy ją pomieszać dobrze, zawsze tutaj mieszam sobie. No i ona niestety zastyga na kamień. To jest tego typu maska. Glinkowa, ale też enzymatyczna. Także nie lubię, jak mi tak zastygają maski na kamień na twarzy, ale one dają fajne efekty. Normalnie, gdybym miała taką maseczkę z glinką, to na pewno bym sobie pryskała tutaj jakimś hydrolatem czy jakimś tonikiem po prostu, żeby ona mi nie zasychała na twarzy. Natomiast tutaj boję się, że dezaktywuje te enzymy, które tutaj są zawarte. To jest chyba papaina i bromelaina, tak jak zwykle w tych enzymatycznych maskach. Gdzieś tam czytałam, że właśnie kiedy za dużo wody się jakby, jak w ogóle w kontakcie z wodą, te enzymy tracą swoje właściwości po prostu. Także staram się po prostu wytrzymać. Jak tylko odliczę te 15 minut, bo tyle trzeba ją trzymać na twarzy, to od razu ją sobie zmywam, ale efekt jest super. Twarz jest wygładzona, taka napięta. No bardzo, bardzo fajne efekty przynosi, naprawdę. Także polecam tą maskę. Kolejny peeling, który bardzo, bardzo lubię, jest to peeling z Mincer Pharma. Vita C Infusion, czyli nawilżająca mikrodermabrazja. Ona tutaj zawiera ekstrakt z kamikami, nie wiem jak to się czyta, olej z rokietnika, mikrokryształki złuszczające. I właśnie te mikrokryształki złuszczające są po prostu tutaj przewspaniałe. Są właśnie tak, jak znowu się powtórzę, super, super drobne. Jest ich bardzo, bardzo dużo, także uwielbiam po prostu peelingować twarz tą mikrodermabrazją. Naprawdę uważam, że przynosi bardzo fajne efekty, naprawdę złuszcza skórę. Bardzo, bardzo ją lubię, dlatego jest nawilżająca, więc nie przesusza naszej skóry. Ją również polecam. Ostatni peeling jest to właściwie maska peeling żel 4 w 1, korygująca niedoskonałości. To jest znowu Taupa. Ja używam jej w takiej małej tubeczce, jest chyba w dużej tubeczce. Jest jeszcze w saszetkach. Ta w saszetkach jest w ogóle nieopłacalna, z tego co zauważyłam. Ta maska stoi na półce w Rossmanie, tam gdzie są miniaturki produktów. I ona ma 25 ml, natomiast jeśli chodzi o te saszetki, to tam jest 2 razy po 6 ml. I one są droższe, zdecydowanie drożej wychodzi niż ta maska w tej małej tubeczce. Kilka sposobów jest używania, ja Wam powiem, jak ja używam.
nakładam na twarz, właśnie peelinguję tak minutę, dwie. Bardzo niewiele jest tam drobinek, także masuję, bo każą. Natomiast nie mam jakiegoś takiego wrażenia, że ona tą skórę poprzez to wygładza, jakoś złuszcza. Natomiast później zostawiamy na te 10 minut jako peeling enzymatyczny i tutaj ta maska działa dla mnie bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba efekt, mam wrażenie, że wycisza te wszelkie zaczerwienienia, jakieś krostki, które mam na twarzy, tak jakby szybciej się goją po niej. Bardzo również lubię tą maskę. Teraz Wam pokażę też coś na pograniczu maski i peelingu. To jest nowa maska z firmy Perfecta. Ja ostatnio robiłam jej test na YouTubie. Jest to olejkowy termopeeling. Ta maska powoduje takie lekkie rozgrzewanie twarzy i zawiera sobie drobinki pestek moreli. Ona nam zapewni rozświetlenie i energię. I słuchajcie, ją się nakłada, zostawia się ją na twarzy chyba na jakieś 5-10 minut, na konsystencję takiego miodu. I czuć, że ona rzeczywiście trochę rozgrzewa. Natomiast później po prostu peelingujemy twarz. Te drobinki, no jest ich średnio dużo tutaj i no i są dosyć jednak ostre, nie przepadam za tym, ale powiedzmy tam sobie delikatnie tą twarz peelinguję. Działanie ma bardzo fajne, bo muszę przyznać, że rzeczywiście twarz po nich jest bardzo gładka, a tutaj nas producent zapewnia, że daje wyjątkowy efekt rozświetlenia aksamitnego wygładzenia skóry. No, muszę powiedzieć, że rzeczywiście ta skóra jest wygładzona, zresztą mówiłam o tym właśnie w teście. Także bardzo lubię tą maskę, już ją kilka razy, ten peeling właściwie, już parę razy ją stosowałam. I ona tutaj zawiera, co ona zawiera? Olejki marula i monoi, fitotauryny, naturalne drobinki peelingujące z pestek moreli. Dalej, co ja mam tutaj? Właśnie tutaj też jest taka maseczka, którą nakładam, jak czuję, że ta moja skóra jest taka, że przetłuszcza się więcej, jest taka już, robi się taka niefajna, powiedzmy w skrócie. Używam wtedy Glinki Gasu z Nakomi. Też nie przepadam za formułą tej maseczki, no bo ona jest oczywiście sypka, bo to jest glinka, tak? I ona należy zmieszać z wodą. Ja sobie tutaj nie zdejmowałam tego wieczka, tego papierka, tylko sobie zrobiłam taką dziurkę. Wysypuję sobie na talerzyk, do miseczki, na rękę. Na ręce gorzej to się sprawdza. Dodaję trochę wody. Często też dodaję jakiegoś olejku, najczęściej olejku rzeżowa. Albo właśnie olejku z Evrera Vita Perilla, który ma za zadanie liftingować naszą twarz i ma działanie generalnie przeciwstarzeniowe. A po to dodaję ten olejek, żeby ta maseczka mi między innymi nie zaschła po prostu na biuru, tak, bo tak jak mówiłam, nie przepadam za tym efektem. No i trzymam sobie to błotko na twarzy jakiś czas. No, średnio jest to przyjemne. Potem jest oczywiście brudno w umywalce i wszędzie, ale efekt jest bardzo fajny. Podoba mi się działanie tej maski. Ona ma oczyszczać i wygładzać. Do cery wrażliwej normalnej jest skierowana. Myślę, że to robi. Znowu taka miniaturka. Jest to seria Botanic Amaranthus. Nawilżająca maska rozświetlająca do twarzy. Ona nawilża, uelastycznia, odświeża i przywraca blask. Do skóry wrażliwej, odwodnionej i pozbawionej blasku. Bardzo lubię tą maseczkę używać. Właśnie najczęściej takich nawilżających, odżywczych maseczek używam sobie po jakimś peelingu albo po jakiejś mocnej takiej masce oczyszczającej. Wtedy mam wrażenie, że najlepiej ta skóra chłonie te składniki, jest taka mięciutka i w ogóle. I taka trochę zbalansowana, bo tutaj z jednej strony troszeczkę osuszyliśmy tymi peelingami i tymi maseczkami, a tutaj fajne nawilżenie daje taka maska i tak dalej. I znowu z firmy Taupa, ale to już ostatnia maseczka. Jest to maska z tej serii 100% zadania. Stopniowo ujednolica kolor i wygładza. Zawiera 1% kwasu fitowego. To jest taka mała tubka, 30 ml. Ja ją mam w ogóle od niedawna. I właśnie ona ma zadanie ujednolicać koloryt i wygładzać. No i ja sobie stosuję na zmianę z tymi innymi maseczkami. Też efekt po niej jest fajny, ta skóra jest ładnie wygładzona. Czy wpłynęła w jakiś sposób większy na moje przebarwienia? Wiecie, to teraz mi ciężko powiedzieć. Ja generalnie teraz mam trochę biegów na twarzy, gdzieś mi się pojawiło od słońca.
Także jako takich przebarwień nie mam. Jedynie co to właśnie po opryszczach, które ostatnio mnie tutaj zaatakowały, zostało mi. No będę pracować nad tym. Zobaczymy, czy ta maseczka sobie poradzi. I ostatnia maska. Jest to maska L'Oreal, której też robiłam test. Maska z glinką wygładzająca. Tą maseczkę bardzo lubię. Ona fajnie odświeża twarz. Zapach ma taki fajny, cytrusowy. Konsystencja zwarta, jak to maseczki z glinką. Nakładamy na całą twarz. Po 5 minutach zmywamy. Ona nie wysusza twarzy, zresztą tak też zapewnia producent. Nie założyłam, żeby wysuszała. Ona ma w sobie drobinki. Te drobinki nie są takie jak te moje ulubione, ale powiedzmy fajnie można nią sobie dodatkowo spilingować twarz. Takie daje mi wrażenie super oczyszczenie twarzy, zmatowienie, wygładzenie i tak dalej. Na koniec pokażę Wam jeszcze taką gąbeczkę. To już jest moja któraś z kolei gąbeczka. Jest twarda, teraz można by ją złamać, ale pod wpływem wody ona się robi mięciutka. Ja tą gąbeczką domywam sobie maseczki z twarzy. Niektóre maseczki są problematyczne w domywaniu, nie chcą schodzić tak fajnie. Natomiast tą gąbeczką super wszystko sobie zmywam. Trzeba tylko pamiętać, żeby ją co jakiś czas wymienić, no bo wiadomo, przestaje być wtedy higieniczna. Ale bardzo mi to pomaga w takim codziennym używaniu masek. Chyba wszystko Wam już pokazałam. Trochę tego było. No bo ja tak, słuchajcie, skaczę z kwiatka na kwiatek. Szukam różnych rozwiązań. Zanudziłabym się po prostu, będąc cały czas przy tych samych kosmetykach, bo jakby pielęgnacja cery sprawia mi przyjemność, lubię sobie testować, patrzeć różne rzeczy, zresztą tak samo jak z makijażem, także dlatego tyle tego wszystkiego jest, ale słuchajcie, zużywam to, po trochu zużywam to, no i mam wrażenie takie, mam przynajmniej takie wrażenie, że robię coś dla siebie, jakoś tam sobie tą cerę swoją pielęgnuję. No dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Ten filmik jak zwykle pewnie będzie miał ze 100 lat. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Polećcie coś, może macie jakieś fajne kosmetyki, peelingi, maseczki, które mogłybyście mi polecić, które u Was się sprawdzają. Mam nadzieję, że tutaj też coś ciekawego wypatrzyłyście u mnie. Może wam by się coś sprawdziło też. No, także dziękuję i do następnego filmiku. Buźka!